Cześć, witam was bardzo serdecznie w 34. odcineczku z amerykańskiej ekspansji. Na kanale jest ze mną Bebiczko. Witajcie. Mój starek właśnie sobie poszedł, dzięki Bogu, można nagrywać. Co ja jeszcze muszę ogarnąć? Muszę wyłączyć streama, bo i tak go nikt nie ogląda. Na Discordzie. Co się zmieniło, bo ja nie pamiętam. Tak. Kupiliśmy parę maszyn, połączyliśmy to pole. Doszło parę modów, połączyliśmy to pole. Kupiliśmy 9-metrowy lizardzik, taki sam jak był 17. Teraz kupiliśmy akurat w tym momencie. Gdzie to jest? Tu jest. Teraz kupiliśmy mulcher nowy, tak? Dobrze mówię? Tak, mulcher, ale jeszcze kupię ten mały mulcher. Ten naprzód? Nie, go możesz do tyłu tej maszyny podczepić. Aha, tak czy siak mulcher. O, ale kozak. Dobra, mulcher, nie wiem po co nam tego. Mamy drugie wały kupione, mamy siewnik. I w zasadzie... Nie stać nas na siewnik, nie? No, mamy 109 tysięcy, to byśmy... To wszystko jest w sumie na kresce już. Bo ja nie oddam tego kredytu. 109 tysięcy 500, możemy drugiego Pettingera, ale na co to komu? No, no, nie. Mamy tych nawozów gdzieś, czy nie? Co, nawozy? Wszystko na gospodarstwie. Ej, na tej, na sklepie, sorry, na sklepie, na sklepie. Dobra, zrobimy to tak, bo nie ma co się pieprzyć z tym. Dalej. Kisomu, używa głowy, to skarpmy na ludzi. A trzeba się rozwijać. On na screenach niby działa. To co, kupujemy tego Fernalanda? Który Kwernelan? Ten... Z modów. On niby działa. Na screenach działał. Ale kultywator? Nie. Siewnik. Ale on nie jest uprawowo siewny. A na screenach był. Przecież widziałeś na modhubie na screenach. Że na ściernisku jedzie i sieje? No jechał na ściernisku. No to kupujemy. Kupujemy czy kupujemy? Kupujemy. Weź kupujemy. Kredytu, daj kredytu na 170 tysięcy. Ale było słychać. Dobra. Za dużo. Dobra, blacha. Bez blachy. Kuporem. Na lewo kupione. Napisz tak. Kuporem mam, napisz Big Mac, jak jest Big Sack, to jest Big Mac. Dobra. Na razie tego zostawiamy. Właśnie, tego jelonka też kupowaliśmy ostatnio, nie? To jest ten nowy. No właśnie, ale na odcinku chyba ostatnim. Tak, był, był. Ostatni czy przedostatni? A tam nie ma chyba nawożenia. Nie ma. Ale to dobrze. Bo będziesz mógł jechać z nawozą najpierw i zaraz potem. No nie ma właśnie nawozu. Dobra, jeszcze potrzebujemy... Case'a. Do mulchera. Ale bez obciążnika, nie typa obciążnika. Do mulchera? Nie wiem czego... Przecież z przodu mamy... Znaczy do tyłu jest ten nie mulcher, wiesz o co chodzi? No, 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 ale dam wezmę obciążnik, bo co? Po co odpinać? No. Ten John Deere 7, 8, 10 z ceną pistolet. Co, bo teraz powoli się będą robić... To jak to się nazywa? Dobra, owias mogę wyłączyć. Powoli się będzie robić. Ty, że. A nie, rzepakowy jest pełny po prostu. Olej rzepakowy jest pełny. Trzeba go przestawić z pola tamtego. W ogóle czekam usilnie. W sumie to czekamy na te fajne mody, nie? Tak jak były te na wełnę.
mod na wełnę. No, na ten magazyn wełny. Co nie? Teraz czekać trzeba, aż zrobię magazyn na wszystko. Zrobiłem zdjęcia, miałem 9 FPS-ów, ja pierdzielę. No mam nadzieję, że ten silnik tak działa, bo jak nie, to będzie troszkę problem. Bo trzeba będzie kamienie zbierać. Dodatkowo. A to które pole, te nowe? Nie, nie, tam będzie... Słonecznik. Czyli 31. Nie, owiec na wiosnę. Na 31 będzie jęczmień. To był rzepak, nie? Czy co to było? Nie, co to było? Mobs! Na 31. A nie, czekaj, to co tu idzie? A, rzepak to jest, dobra. A to już jest mulczerowane! Ja. Nie, to sam żeś to mulczował. Pracownik. Znaczy pracownik, o. Co nie działa? Nie, po prostu jechałem mulczerem. Pokaż, jak to wygląda. O kurde, wyłączyć. No, na styk. Fajnie, nie tak. Fajnie. Kosiarka dziwna. Takie dziwne, no. Ja jestem ciekawy, czy ktoś zrobi mulcher w sensie taki, że przerobi tą kosiarkę z krony. Samobieżną. To jest nam podmiana tego, nie? Tekstury czy tam czegoś. No nie, ale w sensie, że zamienisz na mulcher nawet tą model kosiarki. Kurde, fajnie to idzie. Ale ciężko mu. Czyli się jedzie te 12, ale na tym 16 biegu, tak przy czerwonym ale polu... Ale to potrzebuje tylko 150 koni. 250. To 100 potrzebuje ten mały. To tak działa? No przecież mały ma 100 zapotrzebowanie. No, no a, ten duży ma 150, a ten duży ma 150 zapotrzebowania. I to się dodaje? No chyba ja, nie? W kosiarkach ja to się dodawało w poprzednich formingach. Może. Pem. My lecimy sobie siódź. Jęczmień. Kurde, duże tutaj. A jechać z nawozem na 56. Co teraz? Kto może jechać? No na to twoje pole. Na 31. Okej. Okay. Na 56 po prostu on mulczeruje. Bo tam jest teraz co? Owiec, to tam może kuku do mnie albo coś.
Ta swastyka tam dalej jest. Nie, czekaj, kuku nie mamy. Jaka swastyka? O czym ty gadasz? Ja nic nie wiem. No też nie wiem, banan lepiej nie dostać. To jest tylko dla wtajemniczonych. Dawaj tu, ale tu od mojej strony. W sensie od 31 jedź. Boże, od 32. John Deere, nie masz więcej biegów. Mimo. Chyba tam nie dziwi, czemu on jest w manualu, a w środku nie. Gdzie on niby te biegi zmienia? Auto. Na tym pokrętle małym, widzisz na tym małym takim dzyndzelku pokrętło? Tanka żył zając. Co? Tanka żył zając. Po prawej stronie masz tego dzyndzelka pomarańczowego. No. Na tym jest takie czarne coś. No. I ten czarne to jest pokrętło i tym pokrętłem dajesz większą prędkość. No ale to są biegi normalnie. No i chyba biegi. Według farminga. I to co, nie za... Czekaj, zaraz, sprawdzimy. No. Nie opuścił gość. Nie, po prostu stawiam się na wprost, no. Teraz, że zauważy, taki mały pasek został, dobra, smolić. No i gówno, no. To szybko tego case'a wielkiego zaczepić do 7R-ki lecę. Nie działa. No nie, widzisz, że nie. To i ojda po tego mniejszego John Deere'a. No, weź zaraz. Jest rapnym i szybko go. A ty rozsiej na wóz jak chcesz. No, tam pracownikom możesz puścić. A trzeba teraz rozwiązać. Nie wiem, jakiej kasa. Nie ma kasy, są my na minusie. Co, ale niby kasa jest. Ja muszę go umyć, bo takie ja olej żeby... muszę przepchać. Ja się zapchał. Boże, jak to brzmi. To jest takie małe, serio. Co? Te paletki. No ja to w ogóle w plastiku ten olej jest fajnie dobry, taki nie to lubić. Ale o co ci chodzi? No ten olej. Czekaj, ta bruna to leży wam o ile metrów? Więcej chyba. 9,5, czyli mniej. Albo ty, a ty ma 12 metrów siewnik. Kurde, trzeba będzie zwrot zrobić za błędne informacje. Ale na razie go zostawimy na ten sezon. Co robisz, że takie lagi? Aha.
Pracownik nie wie, co robi. Który? Ten od Mulczora. Ej, te światła teraz są strasznie mocne. No, bez kitu, jak w dzień, nie? No bo już jada z wałkami. Shit, meska nie wyłączyła w tle. Będziesz wodę uzupełniał? No ja teraz znowu zdaję na te mniejsze pola. No teraz się zastanawiam, czy tu kamienie wyszły. Kaj. Chyba nie, nie? No nie, nie wyszły po tej talerzówce. A to możemy robić, dobra, bo jak myślałem, że będę wychodzić. A coś tym masejem sam przyjął? Aha, wały. Bo jak nie wychodzą, to nie ma problemu. Dobra, to może zostać. Jak nie wychodzą. Jak kupujemy potem quadtraka, bo my jeszcze nie mieli takiego. No, w przyszłości jest jakaś kupi. Będą wszystko po... To ja trzeba w końcu jakaś seria wyciągnąć do końca. Co? No, chcę w końcu jakaś seria dociągnąć do końca i myślę, że to będzie ta. To będzie na pewno ta. No. W poprzednim farmingu też tak go dało. Tego nie widać praktycznie po tej talerzówce. Ale co nie widać? No tekstury innej. Jest inna. No jest, ale tak nie bardzo, nie? Możesz puścić wałownika. A ja sobie na talerzówce siedział. To woda możesz uzupełnić.
Gdzie jest beka? Kurde, szybszy jest. Na polu numer... Nie, na 48. Cofnij. Na 48. Ja wiem, fajnie, widzę. Struwę przez krzypopa. A to są darmowe hydranty, czy co? Ja, te hydranty są za darmo. Więc hydrantów biorę. Znaczy możesz, chyba że chcesz sobie pojeździć. A wiesz, to są hydranty bez licznika, więc nie ma problemu. Chłe. Jednak są nie dość, że I to jeszcze R. Zbugowany jest ten mulcher. Czemu? No bo on nie siedzi tak jak trzeba, zobacz tego na polu. A ty myślisz, czemu on tak wolno jedzie? Teraz w ogóle się cofnę, Kazie jedzie do zadku. Mi się wydaje, że ty się buguje przez to, że on ten jeden mulcher ma taki... Ale dobrze go założył. Dobrze go założyłem, że to w tym problem. Ale nie, bo z chwastownikiem wczoraj miał problem jeden pracownik. Jechał tym chwastownikiem, tym ciąganym i bączki wali na samym końcu. Pracowniki się coś jakoś tak głupie zrobiły. Brakuje nam ciągników, teraz ci powiem. Dalej, faktycznie. Co będzie kupić tego Maksuma? Albo coś lepszego, jak będzie na promocji. A ile ten Maksum wychodzi? Na w średnich, nie? No, nie jest w małych właśnie, na samym końcu. Czyli 175 koni to jest mała seria. Nie mam pytań. Szerokie opony z obciążnikami. Jaki ma sens podwójny do czegoś takiego? No szerokie z obciążnikiem wyglądają spoko. Maksum... Mamy... Wejdź, obejrz mi tasy.
130 tysięcy nie jest jakieś drogi. Dobra. Nie jest drogi, to jest najważniejsze. A ja się zdziwnę. Dobra, no to co, widzimy się w sumie po zbiorze soi. Pewnie, gdy będziemy kupować następny ciągnik. Bo jak się okaże jakieś fajne promocje. Co, trzymajcie się, na razie, cześć i pa pa.